ich świecie okrucieństwo przekroczyło ludzką moralność. Zło unieważniło kreatywność. Jednak jeżeli sztuka może być formą ucieczki, ich wyobraźnia stanowi świadectwo nadziei na wyzwolenie. Forbidden Art, a selection of 20 works of art by concentration camp prisoners of World War II, now showing at the Eisenhower Presidential Library and Museum, Abilene.